Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie. Wicepremierem został Jarosław Kaczyński. Jednocześnie z funkcji wicepremierów rezygnację złożyli Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin. Bardzo serdecznie gratuluję panu prezesowi, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tej nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu. Zajmował się pan premier kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Między innymi, śmiało można powiedzieć, jest pan absolutnie głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski w tym znaczeniu militarnym w obecnych niezwykle trudnych czasach, w czasie wojny, która toczy się za naszą granicą na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Doskonale wiemy o tym, że w bardzo szybkim czasie zaczęły one znakomicie funkcjonować. Trzeba dzisiaj nadal realizować ten proces. Mało powiem więcej, nie mam żadnych wątpliwości, że na poziomie właśnie tym najwyższym w Radzie Ministrów trzeba tego procesu ze wszech miar pilnować. Przed nami cały szereg wyzwań z tym bezpieczeństwem związanych. Musimy działać tak, aby to bezpieczeństwo budować. Pensje wciąż rosną wolniej od inflacji. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dobre wieści są takie, że w najbliższych miesiącach płace zaczną rosnąć szybciej od cen na sklepowych półkach. Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące naszej gospodarki. Aż w 21 z 34 działów naszej gospodarki odnotowano spadki produkcji. Według ekonomistów ten trend spadkowy będzie się utrzymywał jeszcze przez kilka miesięcy. GUS podał też najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu. Tu mamy wzrost o 12,2%. W przeliczeniu na złotówki wyniosło ono 7181,67 zł brutto. Wzrost płac jest jednak niższy od tempa wzrostu cen. Inflacja w maju wyniosła bowiem 13%, a to oznacza, że za przeciętną pensję jesteśmy w stanie kupić mniej niż przed rokiem. Pensje najszybciej rosną w górnictwie, transporcie i kulturze, najwolniej w branżach dotkniętym spowolnieniem gospodarczym, takich jak na przykład budownictwo. Dobre wiadomości są takie, że według ekonomistów w najbliższych miesiącach płace zaczną rosnąć szybciej od inflacji. GUS podał także dane dotyczące zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Tu w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 0,4%. W porównaniu z kwietniem odnotowano jednak spadek. Powód to m.in. bardzo niskie bezrobocie. Według Eurostatu stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 2,7%. To drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Nasza gospodarka mierzy się więc obecnie z niedoborem pracowników. W najbliższych dniach na konta rolników wpłyną środki z dopłat do zboża. To pomoc w związku z kryzysem zbożowym wywołanym przez agresję Rosji na Ukrainę. Napływające zboże z Ukrainy i brak stanowczych działań Unii Europejskiej w tej kwestii wywołało na początku bieżącego roku w krajach przyfrontowych kryzys zbożowy. Wówczas polski resort rolnictwa zapowiedział wsparcie. Efektem są dopłaty do zboża, które już w najbliższych dniach trafią na konta rolników. Ja obiecałem na ostatnim proteście w Dorohucku rolnikom, że do końca czerwca zaczną wpływać na konto środki. Ja myślę, że jutro albo jeszcze może dziś już zaczną pierwsze środki wpływać. Ja czekam, żeby ogłosić. To są naprawdę wielkie pieniądze. Nigdy takich środków nie było. Mowa o dopłatach rzędu nawet 3000 zł. Wysokość wsparcia uzależniona jest od terminu, w którym zboże zostało sprzedane, a także od jego rodzaju. Od 1 grudnia, jeżeli ktoś sprzedał do 14 kwietnia, to jest tam 1700 zł. Później od 15 kwietnia do 2 maja to jest 2200. I później od 15 maja do 30 czerwca ponad 3000 zł. To właśnie dla tej ostatniej grupy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmuje wnioski. Można je składać do 31 lipca. Choć wojna na Ukrainie jeszcze się nie zakończyła, to już teraz trwa dyskusja nad odbudową tego kraju. Skala zniszczeń dokonanych przez Rosjan jest ogromna. Siły zbrojne Ukrainy na froncie walczą z rosyjskim okupantem. I tak będzie i nadal. Obrona przed terrorem oznacza zniszczenie terrorystów i to jest gwarancja, że złe państwo już nigdy nie będzie miało okazji sprowadzić zła na Ukrainę.
Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tymczasem w Londynie rozpoczęła się dziś dwudniowa konferencja. Jej głównym tematem jest kwestia odbudowy Ukrainy. Odbudowy, na którą potrzeba milionowych środków, mówi premier kraju Denis Szmyhal. Rosja musi zapłacić za to, co zniszczyła. W całym procesie Ukraina jednak nie będzie pozostawiona sama sobie. Wsparcie finansowe na odbudowę kraju zadeklarowało wiele państw. To m.in. Stany Zjednoczone, mówi sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dzisiaj ogłaszam, że przy wsparciu Kongresu Stanów Zjednoczonych przekażemy ponad $1,3 mld dodatkowej pomocy. Przeznaczona ma być ona m.in. na naprawę sieci energetycznej Ukrainy. Na tym jednak nie koniec. 50 miliardów euro przekaże Unia Europejska, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chcemy połączyć ukraińskie reformy z inwestycjami europejskimi. Za każdy krok, jaki Ukraina robi w naszym kierunku, Unia Europejska musi zrobić krok w kierunku Ukrainy. Taki krok zrobiła również Wielka Brytania. Premier kraju Rishi Sunak ogłosił nowe gwarancje kredytowe dla Ukrainy. Ich wartość to $3 mld na okres 3 lat. Tym i wszystkim, co tutaj robimy, wysyłamy wiadomość, że nasze wsparcie na polu bitwy i poza nim nie może trwać dłużej i że niesamowity duch Ukrainy zwycięży. Ukraina potrzebuje wsparcia nie tylko w odbudowie kraju, ale także w drodze do Unii Europejskiej, wskazywała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w jej wysiłkach reformatorskich na drodze do członkostwa, dlatego proces akcesyjny Ukrainy zajmie szczególne miejsce na przyszłorocznej konferencji na temat odbudowy, która odbędzie się w Niemczech, aby odbudowa stała się prawdziwie europejskim przedsięwzięciem. W konferencji w Londynie uczestniczy także Polska. Reprezentuje ją minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Tak trener reprezentacji Polski w piłce nożnej tłumaczy porażkę z Mołdawią w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Choć Polska po pierwszej połowie prowadziła 2-0, w drugiej daliśmy sobie strzelić 3 gole. Robert Lewandowski, FC Barcelona, Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny, Juventus Turyn, Piotr Zieliński, Napoli, Nikola Zalewski, AS Roma to filary polskiej reprezentacji, która w grupie z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi miała zapewnić sobie spokojny awans do Mistrzostw Europy. Po 3 meczach wyprzedzamy w tabeli jedynie Wyspy Owcze. 2 porażki i wygrana to bilans biało-czerwonych. Najbardziej boli jednak wczorajsza porażka, bo przy wyniku 2-0 po pierwszej połowie Polacy dali strzelić rywalom 3 bramki w drugiej odsłonie gry. Tak naprawdę w drugiej połowie zniknęliśmy z meczu, bez żadnego wytłumaczenia. Straciliśmy bramkę, potem mogliśmy łatwo strzelić na 3-1, 2 albo 3 razy mogliśmy zdobyć tą bramkę, chyba przez brak koncentracji. Zdarzają się takie rzeczy, ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie wytłumaczyć drugą połowę, bo po wszystkim, po całej pracy, którą wykonaliśmy w pierwszej połowie, nic nie wskazywało na to, że w drugiej połowie może się to wydarzyć. Mówi trener reprezentacji Polski. Fernando Santos nie ukrywa, że przed sztabem szkoleniowym dużo pracy, szczególnie nad koncentracją. Jest to kwestia mentalności, musimy nad tym pracować z piłkarzami, ale nie tylko myśleć o tym, że możemy zrobić fantastyczne rzeczy. Chodzi przede wszystkim o koncentrację, być obecnym cały czas pod czas spotkania. Następny mecz w ramach eliminacji rozegramy 7 września. Naszym przeciwnikiem będą Wyspy Owcze. Aktualna sytuacja naszej kadry pokazuje, że także do tego meczu trzeba będzie podejść w pełni zmobilizowanym, by nie powtórzyła się wczorajsza historia z Kiszyniowa. To były informacje dnia, kolejne wydanie po 18:00. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.